O tym, o sposobie, w jaki można zaangażować młodzież w różne ciekawe inicjatywy, tak żeby zająć ich czas. Dobrowolnie podjąłem się misji zdobycia informacji na temat funkcjonowania obozu zagłady w Auschwitz. W tym miejscu kończyłem ze wszystkim, co było dotychczas na ziemi. Tomasz Serafin. Stworzyłem tu siatkę konspiracyjną, która miała na celu podtrzymywanie na duchu kolegów, przemyt jedzenia oraz lekarstw. Pisałem również meldunki opisujące katorżnicze życie w obozie. Po 15-godzinnej stójce zachorowałem. Przyznam, że wtedy po raz pierwszy wydawało mi się, że mam zbyt małe siły, by toczyć walkę, by chcieć w ogóle walczyć. Dalszy pobyt w Auschwitz stawał się niebezpieczny, więc razem z Janem Rydzejem i Edwardem Ciesielskim postanowiliśmy uciec. Z Rady Narodu Polskiego żądam dla Piłsudskiego Witolda kary śmierci. To była jedna z prac w ramach filmowego konkursu historycznego Patria Nostria. Dzisiaj o nim będziemy rozmawiać. Moimi gośćmi są pani Natalia Wołyniec, prezes Fundacji Patria Nostria, oraz Maja Muzalewska i Adam Bogdan z III LO imienia Jana Kantego w Poznaniu. Witam. Dzień dobry Państwu. I zapytam na początek o tę produkcję, którą widzieliśmy. To była produkcja, która zajęła drugie miejsce. Tak jest, o Witoldzie Pileckim. Niestety ta drużyna nie mogła dzisiaj z nami być tutaj ze względu na swoje obowiązki przy Święcie Edukacji Narodowej. Dlatego bardzo ubolewam, że ich nie ma. Natomiast ta praca naprawdę jest świetna. Jedna z uczestniczek planuje dalszą swoją karierę rozwijać w kierunku filmu i chce się dostać do jednej ze szkół filmowych. To była, jak rozumiem, praca poświęcona rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, wykonana przez licealistów z PNIEW. Co państwo nagradzali? W jaki sposób, jakie były kryteria, dzięki którym wybrali państwo właśnie tę pracę, która zajęła drugie miejsce? Chciałam podkreślić, że u nas nie ma jury. Mhm. Naszym jury są uczestnicy zamkniętego konkursu, danego konkursu, więc na Wielkopolsce wystartowały ile drużyn i wszystkie drużyny, które przystąpiły do konkursu, głosowały na najlepsze 5 prac. Na zasadzie jak Eurowizja praktycznie to się odbywało. I jak oni wybierali te prace, my oczywiście wypytujemy, jakie kryteria zaważą na tym, natomiast na pewno tworząc te prace, ta młodzież czuje to od środka, więc oni oceniają to jako twórcy pracy swojej i patrzą, jak inne drużyny się zaangażowały w to, jaka technika filmowa została użyta. To jest bardzo ważne, bo tych technik jest bardzo dużo podczas tworzenia prac konkursowych, gdzie praca ma być tylko 60 sekund docelowo. To jest najcięższe wyzwanie dla wszystkich drużyn. Selekcja materiału. No to zapytam autorów w takim razie, którzy są dzisiaj z nami w studiu. Prawa wyborcze kobiet były tematem waszego filmu. Tak. Dlaczego właśnie taka tematyka? Wylosowaliśmy, znaczy został nam narzucony tam jeden tydzień z danego roku. I mieliśmy tam przykładowe prace, właśnie tematy prac. I naszą grupą zdecydowaliśmy, że właśnie będziemy tworzyć film na temat praw kobiet, ponieważ jest to bliski nam temat. Właściwie to drużyna nasza składa się z 4 kobiet i my głównie zajmowałyśmy się kręceniem filmu i tam zdobywaniem informacji. Mhm. A tutaj Adam z kolegą zajęli się częścią techniczną. No właśnie, może ja przejmę jeszcze tutaj tę wypowiedź od Mai. Nasza drużyna liczyła łącznie 6 osób i była połączeniem dwóch klas o zupełnie różnych profilach, ponieważ Maja jest przedstawicielką klasy o profilu humanistycznym, a ja i nieobecny tutaj kolega Piotr jesteśmy przedstawicielami klasy o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym. Dlatego połączyliśmy wspólnie siły i Maja oraz jej koleżanki z klasy zajęły się tą całą oprawą artystyczną, przygotowaniem historycznym, natomiast my zajęliśmy się montażem i sprawami technicznymi. No to jeszcze zapytam w takim razie, jak wyglądała ta praca koncepcyjna, prawda? Do jakich źródeł trzeba było sięgnąć, żeby zdobyć informacje na ten temat? Głównie szukałyśmy jakichś artykułów na temat właśnie uzyskania praw wyborczych przez kobiety. No rozumiem, było po prostu szukanie materiałów historycznych, a ten aspekt techniczny, już samo kręcenie tego filmu, ile to wymagało wysiłku?
to wymagało sporo nakładu czasu, to jeszcze chciałbym podkreślić, że ten konkurs był następstwem innego filmu, który już tą samą grupą zrealizowaliśmy. Czyli mieliście jakieś doświadczenia, jak tak, rozumiem. Tak, tak. Mało jednak nie równało się ono tutaj temu wyzwaniu, ponieważ tak jak przed chwilą pani powiedziała, największym wyzwaniem było właśnie zmieszczenie się w widełkach czasowych, czyli w 60 sekundach. I dla nas było to było naszym największym wyzwaniem, aby wszystkie informacje znalazły się w tym czasie, aby nic nie ubyło z tego filmu i aby nie stracił on na wartości. I udało się. Udało się. Dobrze, to ja zapytam w takim razie panią prezes o cel tego konkursu. Czego państwo oczekują od młodzieży i jakby państwo chcieli właśnie, żeby ta aktywność i też zdobywanie wiedzy przez młodzież wyglądało dzięki temu konkursowi? Celem naszego konkursu pozostaje niezmiennie nakłonienie młodzieży do nauki, historii, tak? Więc muszą wiedzieć, co kraj przeżył w latach poprzednich. Dzięki temu wiedzą, kim są i jak bogata jest polska historia. I nasza formuła konkursu do tego to młodzież nakłania, bo to jest współczesna formuła, to są filmy, animacje. Przez to młodzież bardziej chętnie startuje do takiego konkursu, a oczywiście, żeby zrobić taki film lub animację, to muszą sięgnąć do bardzo głębokiej wiedzy. Oni spędzają w bibliotekach, jak w normalnych bibliotekach, zwykłych, klasycznych, taki literatura za pośrednictwem e-booku oraz różne materiały, które dostępne na innych portalach i tak dalej, więc tutaj sięgają bardzo szerokiej wiedzy, żeby to zdobyć, tak, ten materiał i nad nim popracować. Czasami pracę, młodzież mi potwierdzi, czasami praca trwa do 2 miesięcy, żeby to wszystko ogarnąć. Maja, powiesz nam, ile czasu to trwało i do jakich źródeł sięgaliście? To znaczy, to były książki, to był internet, to były biblioteki, to były godziny spędzone właśnie w takiej bibliotece? Jak to wyglądało? Czas trwania w sumie realizacji tego projektu to było tak od 1,5 miesiąca do właśnie 2 miesięcy. Mhm. Głównie korzystałyśmy z artykułów zamieszczonych w internecie, ale także z książek takich fizycznych też korzystałyśmy. A jeżeli chodzi o poziom tych filmów, które zostały nadesłane, jak pani ocenia? No bo wiadomo, młodzi ludzie może nie mają doświadczenia w tworzeniu profesjonalnych produkcji filmowych, ale jednak mają pewien poziom kreatywności, który czasami już dla osób dorosłych jest niedostępny. Poziom jest z roku na rok wyższy. I my dostrzegamy to, że jeśli prace konkursowe w pierwszych edycjach były bardziej takie dziecinne czasami nawet, tak bo startowaliśmy praktycznie z animacji przeważnie, tych filmów było bardzo mało. W dzisiejszych czasach już są filmowane nawet na komórkach. Przesyłałem piękne prace, zrobione naprawdę rewelacyjnie i często nawet filmują na 3 kamery. Więc to są bardzo zaawansowane już technologie, przy czym chcę podkreślić, że przeważna większość prac jest wykonana przez samą młodzież. Im pomagają. Czyli nauczyciele mogą pomagać w jakiś oczywiście sposób. Im pomagają, mogą jako statystów załączać też do pracy, więc, bo są filmy bardzo objętościowe, gdzie gra bardzo wiele ludzi, więc siłą rzeczy nie mogą sami udźwignąć całego zadania, natomiast większość prac jest wykonana przez młodzież samą, która startuje w konkursie. I załączają do tego osoby postronne, co jest oczywiście dozwolone. Załączają społeczność miejscową, bo przy tym bardzo dużo włącza się osób, na przykład, żeby udostępnić działkę jakąś, na której film jest kręcony, czy rekwizyty, czy pomoc, jakakolwiek pomoc zawsze płynie od strony i to nas bardzo cieszy, bo tym tematem żyje nie tylko cała szkoła czasami, ale i całe miasta. To za chwilę o to zapytam, ale chcę zapytać ciebie, Adam. Jeżeli chodzi o tą techniczną produkcję, to po jakie środki wy sięgnęliście? Bo tutaj widzę, że są różne środki wyrazu, tak? Po prostu nagrane filmy, takie jak tutaj jest mowa, z aktorami, z rekwizytami, ale są też grafiki, są też takie filmy, jak widzę, poklatkowe, na przykład z klockami Lego. Co wy zastosowaliście? Tutaj akurat my poszliśmy w klasykę gatunku i stworzyliśmy po prostu film. Natomiast wspólnie już z drużyną podjęliśmy decyzję, że chcielibyśmy gdzieś tam w następnych latach kontynuować tą naszą przygodę i być może za rok już zdecydujemy się na animację. A jeżeli chodzi o doświadczenie, które zdobyliście przy tym, ono wam, myślisz, pomoże w dalszym rozwijaniu tych talentów? Tak, jak najbardziej. Ja w ogóle myślę, że bardzo cenne było to doświadczenie nas z punktu widzenia
osób nie mających takiego zacięcia humanistycznego. Mhm. Wydaje mi się, że bardzo dobrze to pokazało, że osoba, która w naszym wieku, która rozszerza matematykę, fizykę i informatykę, wcale nie musi skupiać się tylko na tych przedmiotach, ale może rozszerzać swoich. Ale jak rozumiem, mieliście wsparcie koleżanek, kolegów z klasy humanistycznej. Oczywiście, tak. Tutaj też bardzo dużą pomocą wykazał się nasz nauczyciel historii, pan profesor Marek Kiekiel. A ile osób zaangażowaliście w ten projekt? W sensie, wy byliście sześcioosobowym zespołem, ale jak słyszę, byli aktorzy, rekwizyty, gdzieś też trzeba było ten film nagrać. Ile osób łącznie w tym, nad tym pracowało? Tutaj zaangażowali się jeszcze rodzice, jeśli się nie mylę. Tak, właśnie nasza szóstka i rodzice również pomagali. I w takim, można powiedzieć, kameralnym gronie udało nam się zrealizować ten film. Ale pani prezes mówi o tym, że nieraz cała lokalna społeczność trochę żyje tym nagrywaniem danego filmu. Pytanie właśnie, czy to też nie jest jeden z celów tego konkursu, żeby potem te filmy gdzieś w lokalnej społeczności pokazać, żeby po pierwsze były może inspiracją dla innych młodych ludzi, że można coś zrobić w młodym wieku, coś na profesjonalnym poziomie, ale też, żeby te historie opowiadać właśnie w taką nowoczesną drogą. Tak jest. Załączenie całej społeczności lokalnej bardzo często ma miejsce w przypadku tworzenia filmu przez polonijne drużyny. Kazachstan bardzo aktywnie uczestniczy w tym, więc jeśli powstają prace konkursowe na przykład w drużynach Kazachstanu, to tam całe miejscowości to są zaangażowane. Czyli i konkurs wykracza poza granice Polski. Wykracza, oczywiście. My bardzo prężnie działamy z Polonią Świata i tu już o czwartej edycji wkroczę do pozostałych regionalnych konkursów, konkurs światowy. I do takiego konkursu u nas zazwyczaj przystępuje średnio około 90 drużyn czteroosobowych. Więc taka społeczność lokalna bardzo się interesuje tym, co robi dana drużyna. Pomagają, czym mogą, znoszą wszystko, co mogą, żeby ten film nakręcić, udostępniają swoje lokale. Kościoły często są udostępniane też. Puszczam ich w takie najskrytsze miejsca, gdzie normalnie człowiek by nie miał wstępu, więc otwierają się drzwi, naprawdę otwierają się szeroko drzwi tam, gdzie normalnie są zamknięte. I nas to bardzo cieszy, bo te filmy i animacje zazwyczaj są oglądane potem kilkakrotnie już podczas miejscowych pokazów, są wykorzystywane w miejscowych szkołach do rozszerzenia nauki o historii. Także konkurs przekracza trochę swoje ramy i też oddziałuje na lokalną społeczność, jak słyszymy. Mówiliście o tym, że macie dalsze plany. Jakie plany? To znaczy, te plany cały czas się kształtują. Czekamy na to też, co pokaże czas. Być może los sam narzuci nam jakiś pomysł, podpowie nam, gdzie powinniśmy dalej się udać, ale na pewno konkurs Patria Nostra jest to, było to naprawdę świetne przeżycie, do którego wszyscy chcielibyśmy wrócić i jeśli tylko czas nam na to pozwoli i środki, to myślę, że na pewno to zrealizujemy. Będziemy śledzić w takim razie wydarzenia konkursowe, także waszą karierę, mam nadzieję, filmową. O tym wszystkim mówili Maja Muzalewska, Adam Bogdan z 3 ELO w Poznaniu oraz Natalia Wołyniec, prezes Fundacji Patria Nostra. A mówiliśmy... Jeśli ja mogę, tak? To chciałabym, korzystając z okazji, złożyć serdeczne życzenie dla wszystkich pedagogów, nauczycieli i pracowników sektora edukacji narodowej w związku ze Świętem Edukacji Narodowej. Dziękujemy serdecznie za bardzo ciężką pracę, którą państwo wkładają w naszą młodzież. Miłe życzenia na koniec, a mówiliśmy o finale konkursu filmowego, historycznego Patria Nostra. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję również państwu. Do zobaczenia.